Dzień dobry, ponownie witamy pana Patryka Wyczółkowskiego, eksperta PFR Portal PPK. Bardzo się cieszymy, że pan z nami jest i po zapoznaniu się z filozofią programu, który wspiera nas, nazwijmy to, na troszkę starsze lata, chcieliśmy troszkę porozmawiać z panem o szczegółach. Przede wszystkim, no życie niestety lub stety przynosi niespodzianki. Co się dzieje z pracownikiem, z jego środkami, gdyby nie daj Boże stracił na jakiś czas pracę, taką, która go uprawnia do uczestnictwa w programie? To oczywiście pracodawca pomaga nam te oszczędności w PPK gromadzić, ale to są nasze oszczędności, nasze środki, a nie środki naszego pracodawcy. Jak tą pracę stracimy albo tą pracę zmienimy, to te środki cały czas są na naszym rachunku. Cały czas możemy tymi środkami dysponować. Zobaczcie też Państwo, że jak tracimy pracę, tracimy też jakąś płynność finansową. Być może dla kogoś te środki z PPK staną się jakąś ostatnią deską rachunku. Ratunku, bo oczywiście te środki mamy na swoich rachunkach. W każdym momencie możemy po nie sięgnąć. No, wisi to w powietrzu, miejmy to za sobą. No, część z nas porównuje PPK z OFE. Jaka jest taka różnica w kwestii bezpieczeństwa i posiadania tego, co człowiek odłożył pomiędzy tymi dwoma produktami? W ogóle OFE i PPK to są takie nieporównywalne systemy, bo one diametralnie się różnią. Ja rozumiem pewne skojarzenia, że emerytura, że na tej emeryturze ma być trochę więcej, a że było OFE, coś z tym OFE się stało, ktoś gdzieś te środki zabrał, przesunął gdzieś indziej, więc PPK to musi być OFE bis i ja się z tego PPK wypiszę. Żeby to Państwu tak zobrazować, czym to OFE i PPK się różni, posłużę się metaforą autobus miejski, prywatny samochód osobowy. OFE to właśnie był taki autobus miejski, a PPK to jest twój prywatny samochód osobowy. Czym jest OFE? Jest, bo OFE cały czas istnieją. OFE to jest część składki emerytalnej. Tej części składki ZUS, która trafia do otwartego funduszu emerytalnego. Owszem, ona jest inwestowana. Co to jest składka ZUS? Zapis w rejestrze, prawda? To nie jest jeszcze nasza prywatna własność. To, co mamy zapisane w rejestrach ZUS, stanie się dopiero naszą prywatną własnością, jak dostaniemy to w formie wypłaty emerytury, w formie emerytury. PPK jest prywatnym systemem oszczędzania. Dlaczego prywatnym? Bo oszczędzamy już nasze prywatne pieniądze. Nawet to, co daje nam nasz pracodawca, my od tego płacimy podatek dochodowy. Jak od czegoś zapłaciliśmy podatek dochodowy, to jest naszą prywatną własnością. Czyli OFE, system publiczny, część systemu emerytalnego, PPK, pomimo tego, że jest na cele emerytalne, ale to nie jest część systemu emerytalnego. To jest po prostu program oszczędnościowy. Wreszcie, dostęp do środków. No czy możemy sobie pójść do ZUS albo do OFE i wypłacić to, co tam mamy? Być może ktoś z Państwa oszczędza w ZUS, jest pracownikiem od wielu, wielu lat, ma jakiś długi staż pracy. Może macie setki tysięcy złotych tam w ZUS-ie odłożone. Czy możecie do tego ZUS-u pójść i po te środki sobie sięgnąć? No nie, dostaniemy je, jak będziemy przechodzić na emeryturę. Środki w PPK, zobaczcie, możemy po nie sięgnąć w każdej chwili. Jak ktoś nawet nie chce oszczędzać długoterminowo, niech sobie oszczędza krótkoterminowo. Jak boi się tego, że PPK powtórzy los OFE, można przecież w PPK oszczędzać, co jakiś czas sobie te środki wypłacać i trzymać je tam, gdzie uznamy, że będą bezpieczne. No i wreszcie uczestnictwo. Nie da się wypisać z ZUS-u, nie da się wypisać z OFE. Pracujesz, odkładasz na emeryturę. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Owszem, jest autozapis do programu, prawda? Jest dużo zachęt do tego, żebyśmy oszczędzali. No ale finalnie decyzja należy do pracownika. Ktoś chce oszczędzać w PPK, to oszczędza. Ktoś nie chce, składa deklarację rezygnacji. Powiem więcej, program jest bardzo elastyczny. Dzisiaj chcę być uczestnikiem PPK. Pracodawca odprowadza te wpłaty do tej mojej skarbonki na ten mój rachunek. Za kilka miesięcy zmieniam zdanie, składam deklarację rezygnacji. Za kilka miesięcy znowu zmieniam zdanie, składam wniosek o dokonywanie wpłat. Decyzja zawsze jest elastyczna i ona zawsze jest po stronie pracownika. Fantastycznie, czyli jakbyśmy sobie mogli wyobrazić, bo miał pan taką cudowną pomyłkę, rachunek, ratunek, czyli gdyby nie daj Boże coś spotkało mnie złego w pracy, nie miałbym tej pracy, to mogę sobie po prostu wziąć i z tych pieniędzy korzystać i czuć się bezpiecznym, tak? Dokładnie, przed 60, nie musimy czekać do 60 roku życia, żeby te środki wypłacić. W każdym momencie możemy dokonać zwrotu tych środków. Wypłacimy sobie swoje płaty, wypłacimy zdecydowaną większą część wpłat naszego pracodawcy. Więc i tak wypłacimy sobie finalnie więcej niż na ten rachunek sami wpłaciliśmy. Panie Patryku, naszym widzom życzymy tak jak pan jak najlepiej. Proszę powiedzieć, co się dzieje w momencie, kiedy z powrotem mamy pracę? Czy możemy do programu przystąpić, czy to już niestety klamka zapadła i jesteśmy poza systemem? Program jest elastyczny. Nowy pracodawca założy nam po prostu nowy rachunek PPK. Po prostu tych rachunków będziemy mieć dwa. A kto wie, może w ciągu naszej kariery zawodowej nawet kilka, jak nie kilkanaście. Środki pomiędzy tymi rachunkami możemy też swobodnie przenosić.
Nie muszą te środki być rozproszone. Możemy je skumulować na jeden rachunek. Cały czas jesteśmy właścicielami takiego rachunku. Czyli gdybym pracował przez kilka lat w jednym miejscu, miał PPK, potem miał chwilkę przerwy i wrócił, to rozumiem, że te środki, które wcześniej wypracowałem, jeśli ich nie wydam, mogę alokować do nowego konta. Dokładnie. A czy te środki mogą być dziedziczone? Tak. I to też jest bardzo dużą zaletą programu. A procedura jest skomplikowana? Co trzeba zrobić? To jest bardzo duża zaleta programu. To, że oszczędzając w PPK zabezpieczamy finansowo nie tylko swoją przyszłość, ale w przyszłość finansową naszych bliskich. Znowu zatrzymajmy się na chwilę. Wyobraźmy sobie nasze żony, naszych mężów, nasze dzieci. Co byłoby, gdybyśmy my pewnego dnia do domu nie wrócili? Wypadki się zdarzają. Czy nasza rodzina przeżyłaby bez nas? Ile by przeżyła? Oszczędzając w PPK zabezpieczamy finansowo ich przyszłość. Procedura nie jest skomplikowana. Wystarczy, że wskażemy w instytucji finansowej dowolnie wybraną przez nas osobę albo osoby fizyczne, które chcemy, żeby te środki otrzymały. Po tej śmierci te środki są wypłacane w bardzo szybkim tempie. Co więcej, one nie są obciążone wtedy żadnymi podatkami. Dziedzicząc środki z PPK nie płacimy podatku od spadku, od darowizn, podatku od zysków kapitałowych. 100% tego, co się osobie uprawnionej, czy też osobie, która te środki dziedziczy, należy, 100% tego ta osoba otrzyma. Czy możemy wskazać dowolną osobę, czy musi być jakiś stopień pokrewieństwa? Wskazując osobę w instytucji finansowej, to może być dowolnie wybrana przez nas osoba fizyczna. Trochę jak w ubezpieczeniach, też możemy wskazać dowolnie wybraną przez siebie osobę uposażoną. Do czego Państwa zachęcam? Ilekroć kogokolwiek i gdziekolwiek, nie tylko w PPK, wskazujecie jako osobę uprawnioną, pamiętajcie o tym, żeby tą osobę o tym poinformować. Bo w przypadku naszej śmierci to ta osoba sama się musi zgłosić do instytucji finansowej w przypadku PPK, czy też do ubezpieczyciela w przypadku ubezpieczeń. Panie Patryku, wyobraźmy sobie, teraz zaszalejmy trochę, że już mamy tych środków zgromadzonych, jakąś tam określoną sumę. Na co możemy je wydać poza tym, żeby bezpiecznie sobie żyć w późniejszym wieku? No jeżeli ktoś ma jakiś cel finansowy, chce sobie oszczędzić 5, 10, 15 tysięcy złotych, niech wejdzie na nasz kalkulator, zobaczy, jak szybciej oszczędzi w PPK. A przypomnę tylko, że w PPK do każdych twoich 100 zł dostajesz 75 zł od swojego pracodawcy. Więc już na starcie jesteśmy wygrani, zyskaliśmy. Na dobrą sprawę te środki nawet by nie musiały być inwestowane, a już przecież mamy więcej. Jeśli ktoś chce w PPK sobie oszczędzać na wakacje, na torebkę, na cokolwiek, może oszczędzać krótkoterminowo, właśnie dokonywać tych zwrotów. Jeśli ktoś chce oszczędzać, na przykład tak jak ja, na cele emerytalne, może oszczędzać do 60 roku życia. Dodatkową zaletą jest również to, że w PPK możemy oszczędzać na kredyt hipoteczny. Jest też taka opcja w pracowniczych planach kapitałowych dla osób do 45 roku życia, że całość środków, które mamy zgromadzone na naszym rachunku, całość, czyli te nasze wpłaty, całość wpłat pracodawcy, wszystkie dopłaty ze strony państwa wraz z zyskiem, które te wpłaty wypracowały, możemy przeznaczyć na pokrycie wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. To jest bardzo ważne, zwłaszcza teraz, kiedy trudna jest o tą zdolność kredytową i kiedy banki wymagają od nas wkładu własnego na poziomie 20% kosztów inwestycji. Czyli kupując mieszkanie za 500 tysięcy złotych, musimy mieć 100 tysięcy złotych w gotówce. Skąd te pieniądze wziąć? Na przykład z PPK. A zobaczcie Państwo, że najczęściej o te kredyty hipoteczne staramy się parami. Partner, partnerka, mąż z żoną. Każdy może być uczestnikiem PPK. I z każdego rachunku właśnie na ten wkład własny możemy wyciągnąć. Czyli też zaletą PPK jest to, że będzie nam pomagać w przyszłości wybudować, wyremontować, nabyć jakąś nieruchomość. Jak już o remoncie mówimy, to też produkty zdrowotne można jakoś zakupić za pomocą PPK, jak będziemy potrzebowali pewnego remontu naszego organizmu. Remont naszego organizmu to też jest jedna z opcji skorzystania z tych środków przed 60 rokiem życia. Poważne zachorowanie. Nas jako uczestników PPK, naszego małżonka, naszej małżonki, naszych dzieci. To nawet nie muszą być nasze biologiczne dzieci, wystarczy, że to będą dzieci przez nas przysposobione. Poważne zachorowanie to jest około 20 jednostek chorobowych, one są wymienione w ustawie. To są takie najczęstsze choroby cywilizacyjne. To jest zawał serca, amputacja kończyn, niezdolność nerek. To też jest na przykład częściowa niezdolność do pracy. W takim przypadku, jak się zgłosimy do naszego lekarza orzecznika, dostaniemy orzeczenie, zaniesiemy je do instytucji finansowej, możemy wypłacić do 25% środków, które mamy na naszym rachunku PPK, właśnie w przypadku poważnego zachorowania. I znowu, to są nasze środki. My się nikomu nie musimy tłumaczyć, czy faktycznie wydaliśmy te środki na leczenie, czy pojechaliśmy sobie na wakacje. Po prostu mamy wtedy do tych środków dostęp i możemy z nich skorzystać na dowolny cel. To jeszcze taka kwestia typowo
charakterystyczne dla nas Polaków. Jak się jedzie przez miasta, to widać, sprzedam mieszkanie bezpośrednio, kupię mieszkanie bezpośrednio, a na zaparkowanych samochodach często są karteczki, że sprzedam. Krótko mówiąc, my Polacy nie lubimy pośredników. Jaka jest rola instytucji zarządzającej środkami, które my gromadzimy? Czy to jest niezbędna taka instytucja? Czy Kowalski nie mógłby przyjść do pana, współpracować z panem i nie płacić jakiejś tam prowizji tej instytucji? Ale już oczywiście, że jest niezbędna. No bo nie sztuką jest tylko odłożyć te pieniądze do skarbonki. Równie dobrze przecież moglibyśmy je trzymać pod poduszką czy pod materacem. Te pieniądze muszą być inwestowane. Zobaczcie państwo, co się dzieje z pieniądzem w czasie. Pieniądz traci na wartości. Czujemy to zwłaszcza dzisiaj, kiedy jest inflacja. Ona jest dwucyfrowa, więc jeszcze ten efekt jest zwielokrotniony. Dzisiejsze 100 zł, które mamy w portfelu, to będzie inne, jest inne niż 100 zł, które będziemy mieć w portfelu za 10 lat. Instytucja finansowa tymi środkami zarządza, żeby te środki inwestować. Żeby one nam jeszcze przynosiły dodatkowy zysk. Czyli zyskiem jest nie tylko to, co dostaniemy od pracodawcy czy od państwa, ale zyskiem jest również to, co zostanie wypracowane na rynku kapitałowym. I znowu bardzo duża zaleta. Skala. Skoro PPK jest programem powszechnym, skoro już dzisiaj ponad 3 miliony Polaków ma rachunki PPK, to opłata za zarządzanie tymi środkami jest bardzo niska. Ona wynosi średnio dzisiaj 0,35%, czyli około 1/3% wartości aktywów netto w funduszu w skali roku. Żeby państwu tak to zobrazować, każdy 1000 zł, który mamy na tym rachunku PPK, którymi obraca instytucja finansowa, zarządzanie tym 1000 zł kosztuje mniej niż puszka Coca-Coli. Panie Patryku, i na koniec poproszę o krótką, ekspercką odpowiedź, bo wszystko to brzmi jak prezent dla pracownika. Co państwo ma z tego, że stworzyło taki produkt i wspiera ten produkt? Państwo ma z tego to, że przecież te środki są inwestowane przede wszystkim na naszej giełdzie, więc jest dokapitalizowana giełda, dzięki temu spółki, które są notowane na giełdzie, mają więcej pieniędzy na inwestycje. Zobaczcie, jak dzięki tym inwestycjom dużo środków może wrócić w podatkach. Skoro też te firmy inwestują, one potrzebują podwykonawców do swoich działań. Prędzej czy później ten łańcuch dostaw tak się rozciągnie, że te środki, można powiedzieć, wrócą nawet do tych najmniejszych pracodawców, którzy pracownicze plany kapitałowe oferują. Więc co ma z tego państwo? Państwo ma przede wszystkim solidny impuls do rozwoju. Bardzo dziękuję. Ja państwu powiem na do widzenia może takie zdanie. PPK chyba można rozszyfrować ten skrót jako pani, pana kapitał, państwa kapitał. Dziękujemy bardzo. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję.